Poranek Kraków. Dzisiejszym tematem do rozmowy będzie organizacja studencka AERZE Kraków. Opowiedzą nam o niej obecny prezydent Błażej Mstowski oraz Sandro Freger. Cześć Błażej, co u Ciebie słychać? Cześć Macia, wszystko w porządku. Powiedz dzisiaj, czym jest AERZE, bo pewnie większość słuchaczy, którzy nas słucha, nie wie, co to jest. Jakaś zbitka liter A, E, G? Okej. Wymawiamy to AERZE. AERZE jest to międzynarodowa organizacja studencka, która została założona w latach 80. Powstała w Paryżu. Miała na celu zwiększenie integracji Europejczyków. I to dzisiaj się tak rozrosła, że obecnie ma 13 tysięcy członków, ma 140 lokali. Lokale to można tak przetłumaczyć, że jeden lokal to i taka siedziba naszego oddziału. I my jesteśmy z oddziału AERZE Kraków i jest w 40 krajach Europy. A często zdarzają Wam się problemy z poprawnym wymieniem nazwy? Na początku praktycznie każdemu zdarza się źle wymówić tą nazwę. Nazwa brzmi w pełni Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe. W tłumaczeniu jest to Europejskie Forum Studentów. Powiedz mi, w jakich obszarach działacie? Czy macie wyznaczone jakieś tematy, które poruszacie? Tak, jako organizacja mamy wyznaczone tematy, w których powinniśmy działać i powinniśmy zmieniać nasze otoczenie, żeby świat stawał się lepszy i nasze otoczenie stawało się lepsze. Mamy takie 4 główne tematy, w których powinniśmy działać, nazywamy je Focus Areas. I takimi tematami to jest mental health, czyli zdrowie mentalne, zdrowie psychiczne, social equity, czyli równość społeczna, political activism, czyli aktywizacja polityczna i climate energy, czyli jakby zwiększanie wiedzy o ekologii, o klimacie i działanie, żeby w tym się poprawiało po prostu na świecie w tej sprawie. To w sumie widzę, że poruszacie bardzo ważne tematy dla naszego społeczeństwa. Poruszacie te tematy w jakichś grupach roboczych, projektowych, które mówią jeszcze więcej o tym i organizujecie przez to jakieś projekty, eventy? Tak, dokładnie poruszamy. Działalność w naszej organizacji dzieli się jakby na 2 segmenty. Na pracę w grupach roboczych i na pracę w grupach projektowych. Działalność grup roboczych trwa cały czas. Polega na tym, że to trwa cały rok. A działalność w grupach projektowych jest cykliczna, czyli kiedy organizujemy dany projekt, tworzymy grupę projektową i ona zajmuje się danym projektem. Jeśli chodzi o te tematy, o które mówiliśmy, mamy w AERZE Kraków ekogrupę, która zajmuje się zwiększaniem wiedzy na temat ekologii, na temat klimatu, na to, jak żyć bardziej eko. Ostatnio też nasza AERZAczka wyszła z propozycją stworzenia grupy Mental Health, i ta grupa Mental Health nie tylko rusza, będzie miała na celu organizowanie szkoleń i warsztatów związanych ze zdrowiem psychicznym. Mamy też grupę Human Resources, która zajmuje się integracją i atmosferą w naszej organizacji. Mamy grupę PR, która zajmuje się tym, żeby nasza organizacja była znana, żeby ludzie o nas słyszeli. Mamy również grupę FR, czyli Fundraising, które zajmuje się rozmowami sponsorskimi i nawiązywaniem współprac. To ja jeszcze nawiążę do grupy ECO. Czy grupa ECO na przykład organizuje projekty z oczyszczaniem ziemi, czyli zbieranie śmieci z różnych zakątków Krakowa? Czy też pomagają na przykład w schronisku, nie wiem, dokarmiają psy, na przykład przez OLX na przykład, czy też jakoś promują, żeby ludzie adoptowali te zwierzęta? Tak, dokładnie. Grupa ECO ma bardzo dużo wydarzeń i organizowane są one często. Kiedyś na przykład jeden AERZAK z ekogrupy zobaczył, że po prostu zakrzówek krakowski jest bardzo zaśmiecony. To zorganizowaliśmy wydarzenie, nie tylko nasze wewnętrzne, tylko ogólnokrakowskie, gdzie zebraliśmy ludzi i poszliśmy posprzątać zakrzówek. Gdzie cały dzień sprzątaliśmy zakrzówek i po prostu robiliśmy, żeby był czystszy dla nas wszystkich. Bożej wspomniał, że są u nich różne grupy robocze, PR, HR, FR, ale czy organizujecie jakieś wyjazdy, gdzie członkowie mogą doskonalić te umiejętności? Tak, organizujemy takie wyjazdy. Takim wyjazdem na przykład jest Fresh. Jest to 3-dniowy wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny, tak, który jest na tyle ciekawy i na tyle fajny,
że on łączy teorię z praktyką. Że to nie jest tylko taka sucha teoria, tylko naprawdę jest teoria i, jak powiedziałem, praktyka. I jest, ta wiedza jest przekazywana od osób, które same organizują swoje, organizują swoje projekty albo same organizowały projekty. Po na tym szkoleniu uczysz się, jak od podstaw stworzyć swój własny projekt. Czy po odbyciu fresha jest możliwość zrobienia własnego pomysłu? Czy macie jakiś schemat, o czym mogą być te projekty? Czy tak naprawdę każdy ajrzak, że tak powiem, może wyjść z inicjatywą, że o, ja chcę stworzyć na przykład projekt sportowy. Jest taka możliwość, czy raczej nie bardzo? W naszej organizacji tym się właśnie wyróżnia, że umożliwiamy każdemu naszemu członkowi stworzyć swój własny projekt. Na przykład jeśli się czymś pasjonujesz i chcesz pokazać to innym ajrzakom, to możesz stworzyć projekt w swojej tematyce. I u nas takie projekty pojawiają się bardzo dosyć często. Przykładowym takim projektem jest, niedawno był projekt wymiany książkowej, gdzie Kasia i Karolina, czy nasze członkiny, nie zorganizowały po prostu wymianę książkową. A najbliższym takim projektem to też będzie wyjazd narciarski, gdzie Wiktor, też nasz oficjalny członek, postanowił zorganizować wyjazd dla ajrzaków, gdzie dowiedział się, że część ajrzaków nie potrafi jeździć na nartach i chce ich po prostu nauczyć. Niestety musimy kończyć pierwszą część. Bardzo dziękujemy, że poświęciłeś nam czas. A teraz zaprosimy Was na drugą część i porozmawiamy tam z Sandrem, który opowie o AR-ze, jak działa na tle europejskim. Powiedz mi, kto zarządza organizacją AR-ze? Czy jest wybierany jakiś zarząd, który sprawuje władzę nad wszystkimi oddziałami? Przed tym, jak odpowiem na Twoje pytanie, Madziu, najpierw przybliżę naszym słuchaczom trochę struktury naszej organizacji, ponieważ troszeczkę różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A więc tak. AR-ze jest czystą formą demokracji i dlatego najważniejszą władzą organizacji jest zgromadzenie walne członków. Jesteśmy, jak powiedział Blażej, w ponad 40 krajach Europy, od Portugalii do Kaukazu, ponieważ wychodzimy poza Unię Europejską i nazywamy Europą cały ten obszar terytorialny. I mimo tego, że jesteśmy w 40 krajach, nie istnieje czegoś takiego jak AR-ze Polska lub AR-ze Gruzja, ponieważ nie mamy poziomu narodowego. Zamiast tego dzielimy się na miasta, na tych 130, o których też wspominał Blażej, i w tych miastach mamy oddziały, nazywamy ich antenami. Nie te radiowe, o których można by pomyśleć. I przykładem takich oddziałów będzie AR-ze Kraków, AR-ze Warszawa, AR-ze Tbilisi i inne miasta, w których jesteśmy. I ponieważ nie ma poziomu narodowego, to potrzebujemy jakiejś innej jednostki, która będzie nas łączyć, i taką jednostką jest region, nazywamy go networkingiem, i tu też jest inna specyfika niż zazwyczaj, bo każda antena, ten oddział, może być w różnych regionach. Czyli niekoniecznie geograficznie, a jeżeli Kraków co roku może wybierać inny region i dzisiaj być w tym roku z Czechami, a w przyszłym roku na przykład z Hiszpanią i Portugalią. A teraz odpowiadając na Twoje pytanie, kto rządzi w organizacji, oczywiście też mamy jednostkę taką operacyjną, która odpowiada za to wszystko i zrzesza. To jest zarząd, mamy zarząd na poziomie europejskim, AR-ze Europe, oraz na poziomie lokalnym, więc każda jednostka w sposób demokratyczny przez zgromadzenie walne co roku wybiera swój zarząd i Blażej jest prezydentem, czyli liderem tego zarządu na kadencji 2021-2022. Czy organizowane są spotkania dla wszystkich członków AR-ze, gdzie podejmowane są decyzje odnośnie stowarzyszenia? Ponieważ mamy taką trochę zaplątaną strukturę, to oczywiście musimy się spotykać. Mamy tych dużo jednostek i grup roboczych na poziomie europejskim. Nazywamy ich ciała europejskich, European Bodies. I potrzebujemy gdzieś się spotkać, żeby wybrać przedstawicieli, koordynatorów tych wszystkich grup roboczych oraz przyjąć wszystkie ważne decyzje naszej organizacji. I właśnie dlatego mamy Agorę. Agora to jest spotkanie, walne zgromadzenie, które odbywa się 2 razy do roku i ma na celu właśnie wybór władzy organizacji oraz podejmowanie wszystkich najważniejszych decyzji poprzez forum i głosowanie. Na Agorę może jechać każdy członek naszej organizacji oficjalnej,
ale głos wyborczy mają tylko delegaci, którzy są wybierani w każdej antenie indywidualnie. Co ważne wiedzieć o Agorze i co w niej jest takiego ciekawego? Z tego co wiem, to jest najważniejsze, w sensie największe takie wydarzenie wśród wszystkich organizacji studenckich w Europie. Tam się zbiera około 800 lub 1000 osób i mimo tych głosowań też odbywają się różne warsztaty, workshopy i po prostu można poznać nowych ludzi lub spotkać starych znajomych. A w 2018 roku w kwietniu taka Agora odbyła się właśnie w Krakowie. I wtedy gościliśmy tu ponad 1000 osób, było świetnie i w tym momencie dołączyłem się do AEŻ. Totalnie nie rozumiałem o co chodzi, ale strasznie mi się podobało. Mam pytanie, czy na tej Agorze można na przykład odwołać Błażeja od roli prezydenta? Chciałbym, ale niestety nie, ponieważ na Agorze nikogo tak za bardzo nie obchodzą takie szczególiki lokalne, ale każdy członek organizacji może zwolić open space lokalny, czyli taki forum do dyskusji, gdzie możemy przegadać odwołanie Błażeja z prezydenstwa. Mam nadzieję, że Błażej nie zostanie zrzucony ze swojej funkcji, którą pełni. No nie, jest fajnym prezydentem, dajmy jemu skończyć jego kadencję. Powiedz mi, czy organizujecie jakieś projekty na skalę europejską? Tak, ponieważ jesteśmy tak porozrzucani na kontynencie od tej Portugalii do Azerbejdżanu, to międzynarodowych eventów po prostu nie uniknąć. I to nie tylko Agora, o której już opowiedziałem, to są przeróżne wydarzenia. Przed COVID-em mieliśmy ich jeszcze nie kilkaset, to 100 na pewno w trakcie roku. I chodzi mi tu o te mniejsze projekty, takie jak wymiany weekendowe pomiędzy antenami, Summer Universities lub Network Meetingi, czyli takie spotkania regionu. Ale chciałbym dzisiaj opowiedzieć więcej o Summer Universities, ponieważ to nie jest taka szkoła letnia, jak może się wydawać. To jest coś o wiele bardziej ciekawego. A mianowicie, Summer University to jest najstarszy i taki flagowy projekt naszej organizacji. Organizowany jest przez AEŻ Europe i głównie ma na celu promocję integracji europejskiej. Ale w praktyce to wygląda fajnie niż brzmi. A każdy oddział ma prawo do zorganizowania takiego summera, czyli eventu, który trwa od tygodnia do dwóch, zrzesza około 30-35 uczestników i w trakcie tego czasu oni są wybierani za pomocą aplikacji oczywiście, w sposób demokratyczny, nagłaśniamy o tym dzisiaj. I w trakcie tych dwóch tygodni załóżmy, ludzie za pomocą lokalsów zwiedzają kraj, tradycje lokalne, jedzenie, integrują się pomiędzy sobą, poznają inne kultury i świetnie spędzają wakacje. Wszyscy wiemy, że dzisiaj jest dużo sposobów na tanie podróże. Summer, jak nazywamy w skrócie, jest jedną z nich, ale też, co jest ciekawe, że za pomocą niego można poznać niesamowitych ludzi we wszystkich zakątkach Europy i dzięki temu ja na przykład teraz mam znajomych, no jeszcze nie w każdym, to prawie w każdym państwie Europy, ponieważ byłem już w Katalonii z Walencją, w Atenach i Krecie oraz przyjechałem całą Gruzję na Samerze. Ale mimo tego, że mamy tak dużo opcji gdzieś tam, to nie znaczy, że nie robimy tego w Krakowie. W Krakowie też organizujemy Samera od czasu do czasu. Ostatni taki Samer odbył się w 2019 roku, przed pandemią i wtedy to do nas przyjechało tych 30 osób z całej Europy i my im pokazywaliśmy, jak gotować pierogi na przykład i inne polskie ciekawostki. A tematem przewodnim, ponieważ każdy Summer University zazwyczaj ma temat przewodni, u nas była ekologia. Więc ja lubię powtarzać, jeśli Europa przychodzi do ciebie, że ty nie idziesz do niej. O tak.